Witajcie serdecznie, jestem Derix1002, a ze mną jest Matis Rager. Siema, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam was wszystkich na pierwszy vlog, w którym byliśmy razem z Matim Seragerem w Rzeszowie. Pozdrawiam. Nagrywam ten film z kilku powodów, ten wstęp. Po pierwsze, miałem problem z audio przy gdzieś tak około połowy filmu oraz tak jakby to powiedzieć, no jakość wideo jest bardzo zła, dlatego że nagrywałem ten film aparatem. Po prostu po pierwsze telefon nie chciał mi za bardzo działać i kamera w telefonie. Później, na szczęście udało mi się to naprawić, ale gdzieś tak około połowy filmu, no jest bardzo zła jakość, gdzieś 360p, coś w tym stylu. I tak, jeszcze jest jeszcze kilka powodów. Po drugie jest jeszcze ważne to, że kilka razy się pomyliłem. Na przykład powiedziałem, że twórcą pomnika walkę na Rzeszowszczyźnie nie jest profesor Haller, a pan Marian Konieczny, nie pan Haller, który niestety pomyliło mi się, bo mnie pan profesor Haller wywodzi się z Tarnowa w sumie, czyli z mojego miasta. Po trzecie, co tam było po trzecie? Po trzecie niestety wszystkiego nie nagrałem ze względu na to, że padł mi telefon, a nie miałem już miejsca na aparacie, którym nagrywałem i była bardzo zła jakość. Więc przepraszam najmocniej za to, że pierwsza połowa była taka, ale niestety no problemy techniczne zawsze się zdarzają. Dzięki pomocy właśnie Matiego nagrałem bodajże film ze stadionu miejskiego, jak byliśmy i w Park Inwalidów Wojennych oraz tam filię Uniwersytetu Rzeszowskiego, bodajże muzyczną, chyba tak. No i cóż, zapraszam do oglądania. Zapomniałbym jeszcze o czwartej sprawie. Mieliśmy jeszcze udać się bodajże do Parku Papieskiego. Mieliśmy się udać na Kopiec Konfederatów Barskich, na Żwirownię. Dużo nie zwiedziliśmy ze względu na to, że później nas wywiózł autobus do K-miasta i się okazało, że nie mamy za bardzo czasu, bo się spieszyliśmy na pociąg. No i cóż, musieliśmy wracać. No i cóż, no. Zapraszam do oglądania. Siemka, jesteśmy. Siemka, właśnie jesteśmy w drodze do Dworzec Główny w Tarnowie. Tutaj ze mną jest Mati Serager. No, a my dzisiaj wybieramy się do Rzeszowa, koniecznie oglądajcie i subskrybujcie mój kanał. Jesteśmy właśnie pod dworcem PKP w Tarnowie. Jeden z najpiękniejszych dworców w Polsce, trzeba przyznać. No i co, idziemy na peron i czekam na pociąg. Właśnie jesteśmy już na dworcu, czekamy na pociąg do Rzeszowa. Tutaj jest nasz piękny dworzec. Jest godzina 6:43, no to jeszcze mamy tak 20 minut czekania. No i co, już będziemy się widzieć w Rzeszowie. Siema, cześć. Przedstawiam wam Matiego Seragera, jednego z lepszy youtuberów w Polsce, dotyczące kolejnictwa. Siemanko wszystkim. Jesteśmy teraz w wagonie
Intercity Przemyślanin, który jedziemy właśnie do Rzeszowa. Ten pociąg jedzie w kierunku Przemyśla. I tutaj jesteśmy w wagonie przedziałowym klasy pierwszej. Ładnie wygląda. Tak. My będziemy się zbliżać akurat do Dębicy i gdzieś tak około za, powiedzmy, za 17:26. Czyli powiedzmy, że za 20 minut będziemy wychodzić, więc no, widzimy się w Rzeszowie. Jesteśmy właśnie w Rzeszowie, wysiedliśmy. Będziemy się teraz kierować pod pomnik Czynu Rewolucyjnego i pod Płatkę. Tak to wygląda. No i cóż, idziemy dalej. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy już w Rzeszowie, koło Dworca Głównego. Tak się prezentuje. Aktualnie trwa remont i modernizacja. Zrobiono nowe perony. Także jak będziemy wracać, to jeszcze coś tam nagram. Tutaj mamy pętlę, tusy. A my się udajemy w tamtą stronę, idziemy na Kładkę. No, teraz udajemy się. Teraz udajemy się pod Kładkę. Tutaj widzimy Dumę Rzeszowa. Czyli dworzec, piękny dworzec autobusowy, jeszcze sobie obejdziemy dookoła. Ale jest, mam takie pytanie jedno. Dlaczego Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, nie może wyremontować tego dworca? Rozumiem. Chcą zrobić centralny port komunikacyjny, ale mam nadzieję, że to za niedługo zniknie, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak dalej to funkcjonowało z takim dworcem jak na miasto wojewódzkie. Tak to wygląda niestety z wewnątrz dworca. Tak jak mówiłem, no strasznie to jest. No tak nie powinno być. Mam nadzieję, że szybko uruchomią ten centralny port. Co ja mówię w ogóle, że uruchomią ten dworzec nowy. No i a ja się zbieram dalej, idziemy pod Kładkę. Jesteśmy koło Kładki Okrągłej. Ładnie to wygląda. No i teraz pójdę na górę, no i zrobię film stamtąd. A następnie udamy się pod pomnik Getta. Jestem właśnie na Kładce, szliśmy tamtędy. Tutaj jedna z wizytówek miasta Rzeszowa. Duże bloki ogromne. A tam widzimy pomnik Czynu Rewolucyjnego na Rzeszowczyźnie, zwany niestety no potocznie no wielką cipą, no powiedzmy sobie szczerze. No wydaje mi się, że nie powinno tak być, ale no jak tak, taki ma przydomek, to niestety no, nie moja sprawa. Tutaj jeszcze zobaczymy na drugą stronę. Idziemy dalej. Winda kolejna. Tutaj jest budynek. Chcę mi to pomniejszyć. Podchodzimy tu czy tam? Za chwilę.
tutaj mamy budynek Urzędu Miasta chyba, jeżeli dobrze pamiętam, czy Skarbowy, nie pamiętam dokładnie. A my idziemy tam. Jesteśmy przy dzwonie Daru Samorządu Województwa Podkarpackiego. Dzwonie Niepodległości. Otóż obok jest pomnik Józefa Piłsudskiego. A teraz będziemy się wybierać pod pomnik czynu rewolucyjnego prawdopodobnie. I jeszcze tam jeszcze jest jeden pomnik podobno, ale zobaczymy. Nie pamiętam jak się nazywa. No to się będziemy zbierać dalej. Jesteśmy przy pomniku. Najprawdopodobniej to jest pomnik ofiar radzieckich, nie wiem, się tak zdaje przypadkiem. Zobaczymy, tu jest jakaś tablica. Czyli walka o wolność, niezawisłość narodową, lepszy byt naszego społeczeństwa. 66 rok. Wejdziemy sobie dookoła. Piękny cokół. Wśród parku. My idziemy dalej. Jesteśmy przy ogródek Bernardyńskich. Będziemy teraz szli właśnie tam. Schodki takie prowadzą. I dobrze. Jesteśmy na ogrodach Bernardyńskich. Ładnie, tam jest, tutaj jest pomnik czynu rewolucyjnego na Rzeszowczyźnie. A tu jestem ja. Właśnie idziemy teraz w stronę pomnika. Później wybierzemy się pod Mosir i pod park, tam położony niedaleko. Pięknie to jest. Szczerze pięknie. Podoba mi się. Tam jest podkarpacki urząd wojewódzki. Idziemy tędy. No ładnie. Ładnie. Tutaj jesteśmy otoczeni, powiem tak. A my będziemy szli tędy. Pod pomnik. I tam opowiem wam kilka ciekawostek na temat tego pomnika. I cóż, my się tam za chwilę wybierzemy. Witajcie, już się zbliżamy do pomnika. Pomnik był budowany w latach 1971-74 przez syna Rzeszowczyzny. Profesora Hallera. Wybudował także warszawską Mikę. Się tu będziemy zbliżać. Tu jest Galeria Rzeszowska. I my podejdziemy sobie pod takie dwie tabliczki, które są umieszczone. Mało chyba kto o nich pamięta. Nawet cztery, ale dwie są wypełnione. Tu są dwie nieuzupełniona tabliczka. Tutaj mamy napisane, komu jest dedykowany ten pomnik. Tutaj miał się pojawić wpis, natomiast przedstawiający całą sprawę. Ostatecznie ze względu na to, że początkowo miał tu na otwarciu być Władysław Gomułka, no ostatecznie postanowił wziąć udział w paradzie tysiąclecia w Warszawie. Tutaj miał być opisany cały
przebieg wydarzeń. Niestety jest to tak naprawdę wymyślony przebieg, dlatego że nigdy nie odbywały się takie walki. To jest bardzo ważne, to ważna ciekawostka. Tutaj jest są kolejne tabliczki, a tutaj podpis mieli złożyć Władysław Gomułka, ówczesny pierwszy sekretarz miasta Rzeszów i cała Rada Miasta. Ostatecznie tego nie zrobiono. Dobra, my teraz idziemy dalej. Jeszcze tutaj krótki widok na Galerię Rzeszów. Cóż, my się zbieramy, idziemy dalej. Jeszcze kilka dni. Tutaj jeszcze mamy jeden widok na pomnik czynu rewolucyjnego na Rzeszowszczyźnie. Jesteśmy koło pomnika generała Sikorskiego. Piękny wieniec. Teraz udajemy się tam pod fontannę. Tam jest jeszcze amfiteatr, jeżeli możecie zobaczyć. Sorki, że taka jakość, ale niestety nagrywam to sterem, szczerze powiedziawszy. Zakaz właśnie czyszczania fontanny. No, zakaz czyszczania fontanny. Ładna fontanna. Cóż, będziemy się dalej zbierać. No, jesteśmy na stadionie Rzeszów aktualnie. Idziemy zobaczyć sobie na stadion. Tutaj jest brama główna, tutaj są główne trybuny. Aktualnie Resowia będzie teraz grała w pierwszej lidze po wygraniu baraży ze Stalą Rzeszów. Teraz idziemy tutaj na trybuny popatrzeć. O, tak wygląda stadion Resowi. Prawdopodobnie Resowia będzie grała w pierwszej lidze na stadionie miejskim. Więc ten stadion, no powiedzmy sobie szczerze, jest chyba za mały na rozgrywki pierwszej ligi, no jak na Rzeszów, na miasto, które jest stolicą Podkarpacia. Teraz sobie wejdziemy tutaj na najwyższe piętro. Tak wygląda w całości stadion Resowi. Jeszcze pójdziemy później na stadion miejski, ale to zobaczymy dopiero później. Teraz najprawdopodobniej pójdziemy się przejść do parku Papieskiego. Jak to wygląda? Aktualnie jogging uprawia się, biegają. O. No i to na razie tyle. Witajcie, jest godzina 10:53. Jesteśmy na tego Witosa. Jest no, dosyć średnia pogoda,
Idziemy do kolejnej lokacji na ulicę Lelewela. Jeszcze później zahaczymy o park. Pewien taki park. Tu sobie wyleciałem, co to się nazywa. Jak już tam będziemy, to nagram filmik. Zobaczymy. No to ja tylko tyle na chwilę. Kierujemy się tam do góry. Witam serdecznie. Jestem w parku Sybiraków. Idziemy tutaj pod pomnik. W hołdzie ze słońcem doświadczonym gehenną pobytu w łagrach i obozach niewolniczej pracy na Syberii w latach 39-56. Tu jeden z zesłańców syberyjskich. To jeden z ładniejszych parków. Niestety tam są korty tenisowe, które kompletnie zarosły. Cóż, jeżeli miasto nie dba o korty, to no to się mówi trudno, no. Witajcie, jest godzina 14 już. Jesteśmy koło Parku Solidarności. Teraz udajemy się na rynek z Matym Seragerem. Tak, pozdrawiam. I prawdopodobnie idziemy na obiad coś przekąsić. A następnie udamy się prawdopodobnie pod Filharmonię oraz tam pod fontannę koło Pałacu Lublińskich. Witajcie, jesteśmy na ulicy 3 Maja, jedna z centralnych ulic miasta Rzeszowa. Idziemy tam dalej. Gdybym miał porównać tą ulicę do mojego miasta, czyli Tarnowa, no powiedziałbym, że to taka u nas wałowa. Jesteśmy już bardzo blisko centrum, bardzo blisko rynku. I to tak właśnie układane, bo takie ładne te. A my teraz udajemy się z Matim na rynek. Witajcie, jesteśmy już praktycznie przy centrum. Jest godzina 14.54. Jest ze mną tutaj Mati oczywiście. Cześć wszystkim, pozdrawiam. I udajemy się na rynek. Jesteśmy praktycznie przy rynku. Idziemy pod fontannę. Jesteśmy koło gmachu ratusza w Rzeszowie. Jesteśmy aktualnie na rynku i idziemy przez uwielbianą przez Rzeszowian i różnych turystów. Kazie, jak to się nazywało? Już sobie zapomniałem dokładnie. Tutaj jest pomnik Tadeusza Kościuszki. Tam podejdziemy za chwilę. Płonie Zielęce Dubienka, Szczekocin, Warszawa, Maciejowice. Sam ratusz naprawdę ładny jak na Podkarpacie. I teraz idziemy dalej. Oczywiście, wtedy mi chodziło o studnie, więc jakby co, no mam problemy z wysłowieniem się trochę, nieraz popełniam błędy i tak to już bywa. Dalej, jesteśmy na Placu Cichociemnych. Tutaj są różne tabliczki. To są najprawdopodobniej
ci cichociemni, ich na imiona i nazwiska. Z tym temu się raczej nie przyjrzymy, ale przyjrzymy się temu. Bardzo fajny monument, szczerze powiedziawszy, jak na Rzeszów. Tutaj jeszcze mamy przejście Józefa Szajna. 2001 rok. Cóż, idziemy dalej. A tam, jeszcze z daleka, można zauważyć piękny, kolorowy most. Czajcie? Kolorowy most. Tak. Witajcie. Ja się kurwa pytam, dlaczego? Bo kurwa w Rzeszowie, w mieście, w którym rządzi PiS, powiedzmy sobie to szczerze, wybudowano kurwa tęczowy most. No ja pierdolę, kurwa. No chyba ich porąbało, no. Żeby budować tęczowy most? Na serio? Na serio? A pierdolę! To jest przed nami pomnik Adama Mickiewicza na ulicy. Oczywiście Adama Mickiewicza, żeby nie było. Cóż, teraz prawdopodobnie będziemy się kierować w stronę Filharmonii. To jeszcze tam jest centrum i rynek. To my się będziemy kierować tam. Jesteśmy przy Filharmonii Podkarpackiej. A tam zaraz się nam pokaże największy budynek w Rzeszowie. Muszę podejść dalej. Jeszcze raz Filharmonia. Ładnie to wszystko wygląda. Prawda, Filharmonia zbudowana bodajże na przełomie lat 60. 70. Mogę się mylić, ale gdzieś tak. A tutaj po drugiej stronie mamy Rysowie Tower. Największy budynek w Rzeszowie. I teraz się kierujemy pod fontannę obok Filharmonii oraz Letniego Pałacyku Lubomirskich, następnie pod Zamek Lubomirskich, czyli obecnie Sąd Najwyższy w Rzeszowie. Jesteśmy już koło pasu Letniego Lubomirskich. Tutaj za chwilę także ukaże nam się piękna fontanna. O, aktualnie tu jest, za chwilę Państwo zobaczycie. My raczej tam nie będziemy się udawać tam. Prawda, odremontowany jest, ale my raczej będziemy się udawać tutaj. Bo to co najpiękniejsze, to właśnie ta fontanna. Przepiękna, szczerze powiedziawszy. Za chwilę pójdziemy pod zamek. Jeszcze jedno spojrzenie na Pałac Lubomirskich. I za chwilę będziemy szli pod sąd, czyli zamek. Tam jeszcze widać dzieci, które się kąpają w wodzie. No i za chwilę sobie klapniemy na chwilę i idziemy dalej. Jeszcze raz ta sama fontana, tylko pod zamku. No ładnie to wygląda. Idziemy jeszcze pod pomnik powstańców warszawskich. Jesteśmy właśnie przy pomniku Armii Krajowej. Armii pod kręgu Rzeszów. Tu mamy tablicę.
Niezłomnym żołnierzom Armii Krajowej oddaliście za Polskę na polach walk w czasie II wojny światowej. Doznali nieludzkich tortur i poniżeń w kaźniach Gestapo, NKWD i UB. Rzeszów, 11 listopada 2001 roku. Że tu jest kamień węgielny. Poświęcony Janowi Pawłowi II. My idziemy aktualnie pod zamek. Jesteśmy przy murach Zamku Lubomirskich. Raczej do góry nie będziemy wychodzić, bo jeszcze wybieramy się na podpromie. Więc cóż, jeszcze może później do Parku Papieskiego. Nie wiem, jak czas pokaże. Mamy czas do dzisiaj do 19.20 jest obecnie. Obecnie jest gdzieś koło godziny 15.30, więc cóż, my idziemy dalej. No i cóż. No idziemy na podpromie. Jeszcze mamy przód z wieżą. My już jesteśmy praktycznie przy podpromiu. Jeszcze tutaj postanowiliśmy wcześniej zahaczyć o most zamkowy. Właśnie idziemy. A tu obok za chwilę pojawi się hala podpromie. No. Tutaj jeszcze lepiej widać Resowie Tower. No cóż, prawdopodobnie będziemy się widzieć tam na tym balkoniku. Jesteśmy tutaj już nad Wisłokiem na moście zamkowym. Tutaj doskonale widać hale na podpromiu. Dwie drużyny rozgrywają swoje mecze. Siatkarska drużyna Asseco Resowi Rzeszów męska oraz żeńska też siatkarska Developers Rzeszów. Wisło. Tam będzie lepiej za chwilę widać. Tam jest tęczowy most, jakkolwiek to dziwnie brzmiało. No i cóż, teraz wybieramy się prawdopodobnie pod amfiteatr. Nie. Most zamkowy. A my teraz udajemy się pod Halersowi. Halersowi ma o tyle ciekawą historię, że praktycznie tutaj hali sportowej miało nie być, bo miasto zgodziło się, że ma tu powstać fabryka bodajże maszyn rolniczych. Plan był zupełnie inny, ukrywany przez wtedy inwestora rzeszowskiego sportu, już dokładnie nie pamiętam kogo. To sama hala była budowana bardzo długo, bo od lat 70. otwarto ją dopiero w 2001 roku, więc już bardzo długo ją budowali. Jeszcze pójdziemy sobie tam na górę po schodach. Jeszcze jedno ujęcie na most zamkowy i idziemy. Figura przedstawiająca siatkarzy i siatkę do koszkówki, czy do siatkówki. Tam jest hala sportowa pod promie. Miałem dokończyć, że tam jest tor do skateboardingu oraz bikingu. Teraz obecnie idziemy tędy.
bo to tutaj nie tak dawno chciano rozbudować tę halę, ponieważ to hala ma zaledwie 4,5 tysiąca miejsc i znalazł się inwestor. Znalazł się inwestor. Plan budowy został już to wykonany, znaczy plan budowy. Plan rozbudowy projektu został, nowy projekt został zaprojektowany, ale nikt nie zgłosił się do przetargu. Nie pamiętam dokładnie, bo chyba jedna firma albo dwie, już nie pamiętam dokładnie, czy nikt, czy dwie firmy. Ale Rzeszów postanowiło ostatecznie nie... postanowiło rozpisać nowy, gdyż no, firmy te oferowały no, bardzo drogie usługi. Zresztą Rzeszów postanowił inwestować raczej nie w halę na Podpromiu, ale w centrum lekkoatletyczne na stadionie Resowi, gdzie już byłem. Tym bardziej, że ze względu na to, że Resowi awansowała do pierwszej ligi, no obecnie tamten obiekt powinien zostać wyremontowany i przebudowany. Przykład rowerowej nad Wisłokiem. Idziemy właśnie teraz na kładkę. Słuchajcie, wchodzimy właśnie na kładkę nad Wisłokiem. Tutaj tam jest zapora na Wisłoku. No nie zapora, ale stopień wodny. Tutaj jest, tam jest zam. Tam jest Resowia Tower, a tam jest most zamkowy. Tu są bulwary. Tam jeszcze dojdziemy za chwilę. O. Jesteśmy w drodze właśnie pod stopień wodny. Tutaj taka mała ciekawostka. Ktoś sobie zostawił rower na przejściu. Tutaj już mamy pomału stadion. Stadion Stali Rzeszów i tam się także udamy. Nie wiem, czy uda nam się wejść do środka, ale spróbujemy. Tutaj lepszy widok na stadion, przynajmniej na trybuny od strony wschodniej. Nie, to jest tak? Wschodniej? Dobrze mówię. Wschodniej. Rzeszowski stopień wodny na Wisłoku w całej okazałości. Mieliśmy iść na Rzeszowski stopień wodny, ale za chwilę tam pójdziemy. Jeszcze postanowiliśmy odwiedzić pomnik poświęcony właśnie WSK Rzeszów, czyli zakładach produkującym samoloty. Pomnik został budowany w październiku 2015 roku. No, macie tutaj napisane, jakby co. A jeszcze jedno z drugiej strony. Z drugiej strony już nic nie ma. A tutaj piękny rzeszowski stopień wodny oraz powstały zbiornik retencyjny, o którym opowiem, jak już będę na stopniu wodnym za chwilę. Witajcie, jesteśmy właśnie na rzeszowskim zbiorniku retencyjnym.
który jest tam i idziemy w stronę Rzeszowskiego stopnia wodnego, zwanego potocznie także jako Mała Zapora. Otóż historia powstania tej zapory jest bardzo ciekawa. Wiesz, w 72 roku ówczesne władze miasta postanowiły, żeby część południową rzeki Wisło, żeby tworzyć na niej zbiornik retencyjny. I czemu miałby służyć ten zbiornik? Pomyślicie sobie. Otóż miano tutaj stworzyć wszędzie hotele oraz stworzyć tutaj jakby to powiedzieć. Miały tu być różne hotele oraz tam miał się znajdować wojskowy ośrodek, w którym mieli tam odpoczywać w tym ośrodku. Tutaj miały być wszędzie plaże, ośrodki. Ale plan powstawał w latach 70., kiedy za władzy w Polsce był Edward Gierek. I ten Edward Gierek, który wypożyczał pieniądze z zagranicy, by inwestować w polską infrastrukturę. I co sobie ludzie w Rzeszowa pomyśleli? Kurczę, stwórzmy tutaj coś, żeby przyciągało ludzi poza miasto. Do hoteli, na plażę. Miały także tam być pola namiotowe. Ale plan był długoterminowy. Miał on powstać w latach 70. Miał być ukończony do 85 roku. Co? Wybudowano stopień wodny i wszystko się zgadzało. Zaczęto robić pierwsze prace. Z tych prac powstała dosyć popularna w Rzeszowie żwirownia, która znajduje się gdzieś tam około. I tak, ta żwirownia to jedyna pozostałość tego projektu. Po latach się okazało, że zbiornik całkowicie się zamulił. Dlaczego? Otóż nikt nie pomyślał w Rzeszowie, że kłucze mogłoby się tu zamulić. Ten zbiornik wykorzystuje, jak dobrze pamiętacie, jest to jakby woda leci tu w dół. I tak, to, co znajdowało się w rzece, w Wisłoku, wszystko lądowało tutaj i się zagnieżdżało. Aktualnie są tutaj prowadzone, jak widać po drugiej stronie, prace nad odmulaniem. Cóż, mam nadzieję, że uda się odmulić to. Jest tutaj Stadion Miejski w Rzeszowie. No jak widać, jest tylko jedna trybuna z planowanych dwóch trybun. Nawet nie.
pierwotnie były planowane 4 trybuny, ale Rzeszów miał zagwarantować awans do ekstraklasy. No i co? Nadal są w drugiej lidze. Wtedy byli w trzeciej. Ale stadion głównie służy jako nie jako stadion piłkarski, ale czysto żużlowy. Bo Stal Rzeszów, które rozgrywa, obecnie już nie rozgrywa, bo Stal, jak niektórzy wiedzą, no zbankrutowała, w jej miejsce powstała WKSZ Rzeszów. Czyli zespół, który kontynuuje przygodę Stal. Aktualnie jeżdżą w trzeciej lidze. I tak. Nie w trzeciej, przepraszam, w drugiej lidze. Pomyliło mi się. I tak. Stadion stoi, drugiej trybuny nie ma. Na chwilę jeszcze tam dojdziemy, przejdziemy na drugą stronę i może się uda zrobić kilka zdjęć ze środka. No zobaczymy. Siemka. Jesteśmy na stadionie miejskim w Rzeszowie. Idziemy właśnie sobie w tamtą stronę. Nie wiem, czy wolno tutaj wchodzić, ale chciałbym nagrać dla Was materiał ze środka i jeżeli nam się uda, to będę naprawdę szczęśliwy. Nie, czekaj. Idziemy. No, właśnie chciałem dopowiedzieć, że jesteśmy na stadionie miejskim w Rzeszowie, ale coś, nie wiem, coś z kamerą było nie tak przez chwilę. Nie wiem, czy tu można było legalnie wejść, bo brama była otwarta, ale proszę, te piękne trybuny. Czy się te wkradnę może? Chowam za traktor, ja nikt nas nie spostrzeże. Chciałem powiedzieć właśnie, że ta trybuna została otwarta w 2011 roku, planowanych 4. Tutaj miała być druga, ale ze względu na to, że wcześniej żużlowce stali i żużel w Rzeszowie nie był aż taki dobry i nadal nie jest, to drugiej trybuny nie dobudowano, zamiast za to wyremontowano starą. My już się będziemy zbierać pomału. Cześć. Witajcie. Jesteśmy w Parku Inwalidów Wojennych na Dominikańskiej. Tutaj mamy szkołę podstawową. A teraz idziemy tam pod pomnik. Następnie udamy się pod tamten budynek, gdzie obecnie znajduje się filia muzyczna Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jeszcze to podejdziemy pod ten pomnik. No i za chwilę widzimy się tam pod budynkiem. Jesteśmy właśnie pod budynkiem Uniwersytetu Muzycznego, znaczy Filii Muzycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wejdziemy tutaj po schodach. W ogóle osiedle jeszcze za czasów PRL-owskich, lat 50. Budynek pierwotnie stworzony dla miasta Poznania. Pierwotnie w Poznaniu. Witajcie, miałem drobne problemy z kamerą. Na czym ja to skończyłem? A tak, że budynek pierwotnie był stworzony dla miasta Poznania, lecz w Poznaniu ten budynek nie został wybudowany. Ostatecznie miasto wycofało się, ale Rzeszów chętnie przyjął tą propozycję. Pierwotnie bodajże miał tam być
jakieś muzeum, już do końca nie pamiętam. No i cóż, tak to było. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego filmu. Dajcie lajki, subskrypcje. Polecam także kanał Matiego Seragera, tak, który jest, który także nagrywał relacje z Rzeszowa. Oraz ogólnie przejrzyjcie jego kanał, naprawdę. Jeżeli się interesujecie transportem publicznym albo windami, no to proszę, zapraszam jeszcze raz na kanał Matiego. Dziękuję za oglądnięcie. No i cóż, widzimy się w następnym vlogu. Cześć!